Okej. Odłożyłem kamień na miejsce. Nie wiem w jakim celu. Dlaczego? Kanister. Czy on tam teraz coś powie? O tak. Tak on mnie prowadzi. No nie jest ten koleś. Okej. Czyli on go zastał. W ogóle jeszcze to sobie wziął sobie kamień stąd sobie wziął. O co chodzi? Sześć później? Wcześniej. Okej, czyli wziął sobie kamień. Zobaczy co się dzieje. Chronologia. Oznacz. Okej, czyli to będzie pierwszy. To jest pierwszy. Nie, zaraz. To nie będzie ostatni. Chronologicznie. Oznacz. Chronologia. Najpierw będzie... To będzie pierwszy. On go najpierw przywiązał. Co on tu robi? Czekajcie raz. Dwa. Trzy dostał od dziadka w łeb kamieniem. Cztery tutaj. Pięć tutaj. I sześć tutaj. Czy mam rację? Travis, posłuchaj! Możemy go zniszczyć, wiem jak! Nie da się, Ethan. Nie można zniszczyć czasu. A tym właśnie jest. Wiecznością. Gej, skarbie. Nie ma innego wyjścia. Travis, gadaj, gdzie jest Ethan. Już! Daję uśpionemu to, czego chcę. Czego wszyscy chcemy. Słuchaj, staruszku. Czas iść do domu. Znikaj stąd, do cholery. No już, wynoś się.
Zamknij oczy, Travis. CSI kapitan. Załatwię sprawę. Jesteśmy tutaj. Tak mi się wydawało, że... O właśnie, tu jest jeszcze coś. Czybym pominął jeden z tych... Dziadku, stój, nie podchodź! Ethan, ja też jestem chory. Czuję w sobie uśpionego. To walcz z nim! Ja muszę zniszczyć ten pokój. Corvus, przykro mi, Ethan. Nie mogę ci na to pozwolić. O nie. Coś zwróciło rodzinę przeciwko Ethanowi, ale jego dziadek próbował się temu oprzeć. Wiek ułatwia zmagania z tym, co żywi się nienawiścią. Nie ze względu na doświadczenie czy mądrość, ale dlatego, że starość to zmęczenie. Jej nienawiść jest mało przydatna. Kim jest uśpiony? Kim jest Corvus? O co chodziło z tym? Wiele pytań.